Hello, hello, hello. Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Chciałabym się z Wami dzisiaj pomalować moim nowym zakupem. Kolejny raz skusiłam się na nowości. Zobaczyłam ostatnio na Instagramie, na Daso Cosmetics, Daso Beauty, przepraszam, że Daniel Sobieśniewski wypuszcza nowe produkty do twarzy, do konturowania twarzy. No i oczywiście nie wytrzymałam i zamówiłam sobie. Przyszły do mnie w małych opakowaniach, takich naprawdę bardzo, chyba tak to powinno być, bardzo eleganckich. Zamówiłam sobie dwa bronzery, róż i taki puder wykańczający. Są to produkty wypiekane i to słowo wypiekane było słowem klucz dla mnie. Cały czas szukam produktów do twarzy, które po prostu spełnią wszystkie moje oczekiwania. I jeszcze muszę przyznać, takie nie znalazły, choć ostatnio robiąc porządki znalazłam mój idealny wypiekany produkt, ale powiem Wam o tym za chwilę. Póki co, zamówiłam sobie róż. Róż przepiękny w odcieniu świeża róża. Naprawdę jest, och, jest piękny, jest taki, jest bardzo, bardzo delikatny. Z tym różem sobie nie zrobicie w ogóle. Tutaj mam na palcu, zobaczcie, on jest takim zgaszonym, przepięknym, lekko takim atłasowym, w takim wykończeniu, wiecie, lekko takim błyszczącym, ale takim delikatnym, piękny, piękny odcień. To jest kolor, tak jak powiedziałam, świeża róża. Kupiłam sobie puder wykańczający i on jest w kolorze księżycowa poświata. I on, myślałam, że będzie nie ciepły, ale ma taki lekko żółtawy odcień. Jest, nie jest taki błyszczący na szczęście, ale jest dosyć mocno żółty, więc mimo wszystko trzeba tak. Nie jest też najjaśniejszy, więc takie bardzo jasne cery może być dla nich za ciemny. No i kupiłam sobie dwa odcienie brązu. Jak widzicie, mleczna czekolada i gorzka czekolada. I gorzka czekolada. Boska, już nie ukrywam, że raz się nimi pomalowałam i zobaczycie, jak one wyglądają na twarzy. Początkowo, jak je otworzyłam, miałam takie, nie, kurczę, one wyglądają jak takie, pamiętacie, taki był, zaraz znajdę, to Wam pokażę. Pamiętacie, Kobo wypuściło na dziesięciolecie współpracy z Sobieśniewskim takie wypiekane bronzery. Początkowo myślałam, że to będzie coś takiego, ale na szczęście to nie jest to samo. Te produkty użyłam raz wtedy w teście i leżą i już ich na pewno nie użyję. Niby nie są złe, ale coś takiego było w nich, nie wiem. One były za mocno chyba napigmentowane. Natomiast te są takie, że się fajnie budują. No dobra, nie będę o tym teraz mówiła. Zobaczcie, jak się pomaluje. I jeszcze dokupiłam sobie, ponieważ przyznaję, ta paleta z Daso Beauty, ta naturalnie rozświetlona, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I zamarzyła mi się paleta neutralnych brązów. I powiem Wam, po jej otwarciu, no, serce mi mocniej zabiło. Co prawda ona nie jest jakoś tam wyśmienicie dobrze, cudownie, wspaniale zrobiona. Gdzieś tam te wypraski nie do końca pasują. Ale to, co jest w środku, odpowiada mi bardzo. Dobra, to co? Możemy się zacząć malować. Na twarzy mam ten serum peptydowe z Hasoa, które albo już pokazywałam, albo pokażę Wam w moich zakupach. I na to poszedł krem funkcyjny Aloes i Migdał z firmy Mawka. Wspaniała polska firma, więc powiem Wam, na mojej, słuchaj, cery to jest po prostu zbawienie. Bardzo, 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 bardzo je lubię. Jak zwykle katar mnie męczy, więc przepraszam Was za ewentualnie zmarkania. A jeszcze powiem tylko, że na brwiach mam ten żel z Bel Hypoallergenic, no i kredka też z mojego ostatniego testu, chyba jeszcze go nie pokazywałam. Jest to z Rosy, kolor Merlin. Bardzo, bardzo fajna kredka do brwi. No to zaczynamy. Na razie jeszcze nie położyłam sobie żadnego podkładu, bo oczy i te sprawy. Potem to zrobimy. Paleta, jak widzicie, nie ma
lustra. Szkoda w sumie, bo na wyjazdy by można było ją spokojnie brać, a tak to lusterko jest zawsze jeszcze potrzebne. Mamy tutaj cienie poukładane w wspaniały sposób, bardzo ułatwiający życie, że tak to powiem. Bo mamy na górze od najciemniejszego do najjaśniejszego i tak samo na dole mamy od najciemniejszego do najjaśniejszego beżu, aż do samej bieli, czystej bieli. Mamy biel i mamy czerń i wszystkie, prawie wszystkie, no większość odcieni brązu. Wydawałoby się, że te odcienie są podobne, jak patrzę w podgląd, ale one są naprawdę inne. Każdy jest inny i każdy jest fajny. Te brązy też różnią się od siebie i na oczach widać tą różnicę. Cienie Dasso Beauty są dosyć suche, ale jest to taka suchość, która jest dla mnie akceptowalna. Bardzo dobrze się rozcierają, bardzo dobrze się budują. Naprawdę jest to świetna jakość. I jeżeli ktoś, ja wiem, że już my mamy tysiące tych palet, ale jeżeli ktoś jakimś sposobem jeszcze nie ma neutralnej, szczególnie neutralnej palety, bo wiecie, tych ciepłych palet różnych jest dużo, ale są takie sobie jak ja, które nie do końca się lubią w ciepłych odcieniach, to tutaj macie naprawdę, naprawdę bardzo fajną opcję za w sumie jak na paletę jeszcze do akceptowalną cenę, bo one kosztowały chyba 98 zł. Oczywiście ja kupiłam je w cenie regularnej, ale na pewno Natura będzie i nieraz robiła różne promocje. Szukam lusterka. Dobra, na oku nic nie mam jako bazy, więc sobie może nałóżmy. Też korzystam z ostatniego testu korektor z Rosie. On jest w kolorze marshmallow chyba, czy jakoś tak. I powiem Wam też, że jest świetny. Zakochałam się w nim i go używam od tego testu. Jest kremowy. To trzeba używać najlepiej do tego jakiegoś pędzelka. Dosyć mocno zbity, ale bardzo fajnie się nim pracuje. No i po prostu użyję go sobie jako bazy. Chociaż nie wiem, jak te cienie na takiej bazie będą pracować. Chociaż do tej pory jeszcze się nie nacięłam i naprawdę to nie są cienie szczególnej troski. I raczej współpracują z każdym pędzlem, z każdą techniką i z każdą bazą, więc czego chcieć więcej. I takim spłaszczonym, fajnym pędzelkiem z włosia naturalnego będę sobie po prostu malować powiekę brązowymi cieniami i tylko je w zewnętrznych i ewentualnie wewnętrznych jakoś tam podkreślać. Na przykład wezmę sobie ten odcień rumowy. To jest taki jasny, fajny brąz. Powiedziałabym, że te cienie nie są tylko chłodne, bo nie są tylko neutralne. One naprawdę mają w sobie też kolory dosyć ciepłe, więc naprawdę ta paleta jest może być uniwersalna dla wszystkich. Dla większości przynajmniej. Cienie neutralne raczej pasują większości, więc naprawdę ktoś musi być ekstremalnie chłodny. Przepraszam, ekstremalnie ciepły, żeby taki neutralny cień mu nie pasował. Troszeczkę mam wrażenie na oku, niektóre cienie wydają się nawet cieplejsze niż w palecie, więc nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się tej palety. I choć na zdjęciu może się wydawać, że jest właśnie taka chłodnawa, to nie, ona jest naprawdę nawet na oku, widzicie. Ten cień w palecie się wydaje, mam wrażenie, dużo chłodniejszy niż na oku, a na oku jest po prostu przyjemnie brązowy, ani nie chłodny, ani nie ciepły, po prostu taki punkt. I one są dosyć mocno zbite, więc też nie nabiera się ich bardzo dużo na pędzel. Przez to można sobie naprawdę w fajny sposób dozować ich ilość na powiece. Nie zrobicie tak, że przyczepi się jedna wielka plama, której się potem nie da rozetrzeć, więc to też dużo, duży plus. Właśnie się zrobiło ciemno na dworze, a jest rano. Więc fajnie, już rano dzisiaj padał deszcz ze śniegiem, grad, lał deszcz, więc pogoda nie rozpieszcza. No i po kolei będę sobie przyciemniać te oczy, także biorę sobie trochę mniejszy pędzelek, na przykład taki, ten akurat jest chyba od Maxineczki, nie, z Hakuro J
7,99. Biorę kolejny, ciemny jakiś tam. Można, z tymi cieniami jest tak fajnie, że sobie możecie naprawdę brać po prostu po kolei i wiecie, że nic sobie nie, krzywdy żadnej nie zrobicie. Na przykład o, te trzy są idealnie dobrane, więc biorę sobie ten o ton ciemniejszy. Nawet go nie strzepuję, tylko nakładam tutaj. No, zobaczcie, przykleił się. I pięknie się go da rozetrzeć. Ja muszę bardzo mocno tutaj pracować nad tym zewnętrznym kącikiem, bo mam strasznie pomarszczoną skórę. Dobra, wracam do Was po dłuższej przerwie. Niestety zadzwonił telefon, długo rozmawiałam. W międzyczasie próbowałam się malować i oczywiście kreski mi nie do końca wyszły, bo wiecie, jak się maluje i gada przez telefon, to tak słabo. Ale zostawmy to, zostawmy to. Dobra, wracamy sobie do makijażu twarzy. I mamy tutaj w zestawie dwa odcienie brązu. Słodka i gorzka czekolada. Oczywiście moja ręka od razu idzie w kierunku tej gorzkiej, bo zimą człowiek jest bardziej jasny, więc te chłodniejsze odcienie lepiej do nas pasują. Wzięłam sobie taki puchaty pędzel. Słuchajcie, on dosyć delikatnie nabiera tego produktu. Trochę się pyli, ale naprawdę jest to wszystko bardzo, bardzo delikatne. I zobaczcie, jak on ładnie na nieprzypudrowanym, bo wiecie, że ja nie pudruję twarzy, na nieprzypudrowanym podkładzie wygląda. To też nie jest taki bardzo zimny odcień. To jest taki, też bym powiedziała, bardziej neutralny niż chłodny, ale mi on pasuje bardzo. Tak to wygląda. Mi się podoba. Co do tego ciepłego, spróbujemy też sobie troszeczkę może ocieplić. Jego na pewno będę używać latem. One są takie aksamitne. Tutaj, jak widzicie, mam takie jakby plamy, ale to nie wynika z plamistości tego produktu, to wynika z plamistości mojej twarzy. Niestety te przebarwienia tak się łączą z tymi bronzerami, że potem tak to wygląda, jakbym była naprawdę na maksa źle roztarta, ale uwierzcie mi, to nie jest wina tych produktów. Weźmy sobie teraz ten róż. Ten róż mnie po prostu, jestem niezakochana, przyznaję. I do różu wykorzystam taką miotłę. Ona jest bardzo miękka, więc bardzo mało się jej nabiera. Bardzo mało nabiera tego różu. Więc nawet jeżeli ktoś ma bardzo ciężką rękę, to sobie tutaj krzywdy nie zrobię. Zresztą on się naprawdę nabiera stopniowo. Nie wiem, czy nawet go widać na tej mojej twarzy. Trochę go widać. Chyba teraz bardziej, nie? Widać, że jest, ale to nie jest tak, wiecie, jakiś taki narzucający się kolor. Nie musicie się obawiać. On jest bardzo, bardzo delikatny. Jeżeli ktoś się boi różu, to ten róż jest właśnie dla tej osoby. Bo my sobie tutaj krzywdy tym nie zrobimy. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Wiem, że róże to wszystkie firmy raczej dobrze idą. Ten jest naprawdę bardzo ładny. I jeszcze sobie wezmę ten puder wykańczający. Co prawda ja tak średnio pudruję twarz, ale tym samym pędzlem. Połączyć te wszystkie kolory. Co do pudru, ja się nie wypowiadam, bo ja się na tych pudrach zwyczajnie nie znam. Więc trudno mi się mówi o czymś, na czym się nie znam. Czy on jest dosyć, tak jak powiedziałam, on jest dosyć żółty i jest mocno satynowy, więc ja go nie widzę dla osób, które mają tłustą cerę, bo to jeszcze bardziej im się wyświeci. To co, to ja sobie teraz pójdę zrobić włosy i zaraz do Was wrócę. Dobra, wróciłam, włosy zrobione, usta prawie jak paznokcie, nie znalazłam takiej samej pomadki, ale prawie. Dawno się nie malowałam pomadkami, powiem Wam, że ostatnio mam taką fazę jakoś. Dzięki Wam, dzięki tym testom, że znowu wróciłam do takich mocnych pomadek i nawet mi się to podoba. Dzisiejsza to jest ta z Fenty, ten kolor to Wam napiszę, bo oczywiście nie zobaczę na tej naklejce, ale to jest ta klasyczna Fenty, piękna. Dobra, to wracamy do clou dzisiejszego filmu.
Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o te produkty do twarzy, byłam, powiem, przyznam, sceptycznie nastawiona. Bo już tyle tego przetestowałam i nie spodziewałam się niczego jakiegoś tam szczególnego. Cenowo one nie są tanie, bo one z tego co pamiętam kosztują około 50 chyba złotych za sztukę, czy 40, jakoś tak 37 chyba. To jest duża cena za 4 gramy produktu. Przypominam, że nie wiem, normalnie na przykład te przetestowane ostatnio przeze mnie w filmie, tutaj ten bronzer z Rosji, też Milk Chocolate, bardzo fajny bronzer, on też nie był w sumie tani, on kosztował też około 50, ale on jest 12 gramów, czyli 3 razy więcej niż ten produkt z Daso Cosmetics. Aż wiecie co, poczekajcie, ja sobie sprawdzę, żeby Was nie wprowadzać w błąd, bo ja tak mówię, a potem się okazuje, że gadam głupoty. Więc dajcie mi moment. Strona natury się lekko poprawiła, ale dalej to jest jakiś dramat. Ale dobra, nie narzekajmy. Dobrze, one kosztują 37 zł. Każda każdy z tych produktów. No to umówmy się, nie jest to mała kwota. Co do tych bronzerów, na pewno w mojej ocenie dla mnie interesujący bardziej jest ta gorzka czekolada, gdyż on jest bardziej neutralny. Tak jak widzieliście, te bronzery są dosyć lekko napigmentowane, więc raczej nie zrobicie sobie nimi problemów. Trzeba się troszeczkę namachać pędzlem, więc jeżeli ktoś ma ciemną karnację, to w ogóle może latem może się okazać, że będzie mi bardzo ciężko zbudować tym bronzerem, ale na zimę to on jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba. Ten ciepły, no to na razie go nie używam, tak się opalę, będę go używała, ale myślę, że też będzie fajny. Fajny, bo jest mały, poręczny, szkoda, że nie ma lusterka, bo na podróże byłby idealny. Co do tych dwóch produktów, no to tak jak już widzieliście, jestem zakochana w tym różu. On jest również bardzo delikatny, ja sobie go jeszcze dodam, chociaż ten pędzelek jest za miękki, ja sobie dam... Wezmę taki trochę bardziej spity, bo naprawdę tym pędzlem miękkim to on się w ogóle nie buduje. O, dopiero tutaj coś widać, prawda? Ten kolor jest piękny dla mnie. To jest moja osobista opinia i na pewno sobie tym kolorem nie zrobicie. Popatrzcie, ja naprawdę mocno wcierałam dosyć takim sztywnym pędzelkiem i dopiero uzyskałam jakiś efekt na twarzy. Więc jeżeli ktoś się boi różów, albo nie wiem, ma ciężką rękę, to na pewno ten, ale to też tak jak to jest plus i minus, są osoby, którym to będzie przeszkadzało, że kilkakrotnie będzie musiał tam się nakręcić, ale ten kolor piękny, naprawdę piękna, zgaszona róża, bardzo, bardzo ładny kolor. No i ten puder wykańczający, który właściwie nie wiem po co kupiłam, bo ja tego nie używam, chyba tylko do testu. Dosyć mocny żółty odcień, z czego porównam z ciekawości z tym pudrem z Glam Shop. Też jeszcze przeczytam, co pisze o nim producent, bo jestem ciekawa, czy ja dobrze go w ogóle używam. Czy to jest puder, czy to jest, co to jest? Nie no, stanowczo lepsza jest ta strona nowa. Coś tam poprawili. Nie jest napisane, co to jest. Tak naprawdę jest tylko skład. Mika na pierwszym miejscu, więc i talk, więc... Oczywiście polimery i te inne. Nie jest napisane, co to jest. Jakiś puder wykańczający. Dosyć mocno żółty, ja go porównam jeszcze z ciekawości z tym pudrem od Glam Shop Voalka. Mam go pod ręką po prostu. No, to Glam Shop jest nawet, powiem Wam, chociaż one są bardzo... To jest Daso, to jest Glam Shop. Glam Shop jest jaśniejszy. Ale jeżeli chodzi o błysk, są bardzo podobne, więc podejrzewam, że jeżeli ten jest dedykowany pod oczy, to myślę, że ten też by mógł być. Jeżeli ktoś używa, to sobie go wykorzysta. Nie widzę go do końca dla cery tłustej, ale to jest, wiecie, ja nie mam cery tłustej, nie wiem co to znaczy, więc ciężko mi się jest odnosić naprawdę do tego, po prostu moja cera jest tak sucha, że tłustość ma tylko wtedy, kiedy nałożę taką warstwę kremu. No a co do palety? No właśnie, co do palety. Ja sobie jeszcze pozwolę porównać tę paletę z brązami.
tą paletą, jak to jest naturalnie rozświetlona, żebyście zobaczyli, czy warto kupować tą, jak się ma to. Mam wrażenie, że ta delikatnie rozświetlona jest jednak cieplejsza niż to, chociaż te cienie nałożone na oko też nie są takie bardzo zimne, one są trochę cieplejsze. Czy jak macie tą, to potrzebujecie tą? Nie, no ta jest fajną taką paletą bazową, ale te kolory się powtarzają, więc ja myślę, że te brązy są wystarczające, już nie musicie mieć tego. Są świetne, naprawdę, obydwie są świetne. Cena regularna nie jest niska, natomiast na pewno będą przeceny i wtedy sobie szukajcie, bo warto. Co do, pamiętacie kiedyś jeszcze przy ostatnim teście, może pamiętacie, kupiłam sobie eyeliner, ale już go nie mam, oddałam go, bo no niestety nie łudźmy się, ja eyelinery to tylko od czasu do czasu brązowe i nie, ale jeszcze kupiłam sobie z Dasa wtedy tą kredkę do ust, ja ją mam w kolorze 03 i one są też świetne, naprawdę są świetne, te kredki są świetne. Czy one są inne, lepsze niż na przykład z Pieryny? Nie, ale jeżeli lubicie mieć coś w komplecie, to też warto o tym pomyśleć. No to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wszystkie produkty postaram się, które użyłam na twarz, postaram się napisać na dole. Miło było mi Was gościć, a ja sobie teraz wykorzystam ten moment i przejdę do filmu z moimi nowymi zakupami. Chcę się pochwalić, co sobie kupiłam. Pochwalić, no to głupio zabrzmiało. Co chciałam to po prostu pokazać, może Was coś zainspiruje. No, buziaki, pa, pa, hej.